Nagrywanie filmów na YouTubie to może być ciężka sprawa, co? To może być całkiem skomplikowane i powiem wam szczerze, że jest. To nie jest prosta sprawa. Nagranie filmu może być naprawdę ciężką pracą i może wam się wiele rzeczy zepsuć podczas produkcji filmu. Że przez 20 filmów może być idealnie i nagle coś się zepsuje i musicie ogarnąć, co naprawić. Ale tutaj nie o tym. Na 101 film i jednocześnie na specjal na 100 subskrypcji, panie i panowie, zapraszam was na backstage. Zapraszam was na backstage. Tak to wygląda, panie i panowie. Tak wygląda mój setup do nagrywania. Tu jest mój monitor. Tu jest mój drugi monitor. Jako telewizor, bo nie mam monitora drugiego. Moje oświetleniem jest lampka. Z Obi. I tu mój mikrofon. Klawiatura, myszka. Tak to wygląda, panie i panowie. To nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic specyficznego, to nie jest nic niesamowitego. Ani tak naprawdę strasznie drugiego. Najdroższą rzeczą oczywiście tutaj jest komputer, w sumie nic więcej. Moja kamera to jest telefon, wierzcie lub nie, ale ten telefon ma naprawdę fajną jakość. O, tu sobie właśnie tutaj na miejsce. O, proszę bardzo. Tak to wygląda, panie i panowie. Tak to wygląda. Nie potrzeba wiele, żeby youtuberem zostać, nie potrzeba wiele, żeby filmy tworzyć, ale wiecie, oświetlenie, kamera, komputer, słuchawki, mikrofon i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są oczywiście opcjonalne. Nie musicie mieć nie wiadomo czego, żeby coś osiągnąć. Najważniejsze jest to, jakie macie programy i jak nagrywacie. Także ja korzystam ogólnie z 6 programów do nagrywania. No tak naprawdę 7, ale ostatnio korzystam z 6. Adobe Audition, panie i panowie. Jest to aplikacja od Adobe, nagrywająca dźwięk waszego mikrofonu. I nagrywam właśnie tym dźwięk, ponieważ on zbiera w bardzo fajny sposób dźwięk i się nie psuje, nie ma przestojów i tak dalej. Po czym odciszam i ogólnie manipuluję tym dźwiękiem w Audacity. Audacity jest to oczywiście jeden z najbardziej popularnych programów darmowych do nagrywania, jeszcze był Goldwave kiedyś. I po prostu między tymi dwoma programami sobie działam, jeśli chodzi o dźwięk. Jeśli chodzi o nagrywanie gry, jest to Miris Action program. Oczywiście jest darmowa wersja, ale będziecie mieli watermark na filmie za każdym razem, jak nagrywacie cokolwiek, więc płatna wersja kosztuje chyba 90 zł, czy może trochę więcej. Ja dałem 90 zł, chyba nie całe, jak kupowałem licencję. Używałem do niedawna Shadowplay od NVIDIA. Jeżeli macie kartę od NVIDIA GTX-a, to na pewno tą opcję macie. Fajne to jest, Shadowplay jest bardzo fajne, ponieważ praktycznie nie zżera wam zasobów z komputera, gdzie na przykład Fraps albo Miris lub nawet OBS właśnie wam te rzeczy z komputera zżera. Wydajność przede wszystkim, zasoby. Moje filmy obrabiam w Adobe Premiere Pro. Ktoś się może kłócić, że oczywiście Sony Vegas jest lepszy. Jednak dla mnie zawsze było to Adobe, zaczynałem na Camtasia Studio. I teraz jestem na Premierce. Chyba CC 2018 jest wersja tego programu, a film renderuje w Adobe Media Encoder, ponieważ Media Encoder pozwala wam dać w kolejkę kilka i tyle filmów, ile tego dacie radę zrobić. Czyli na przykład możecie renderować 5 filmów po rządzie i te 5 filmów wam się zrobi, jeżeli wam się komputer nie zepsuje. Wiecie, o co chodzi. I ostatnim programem, którego używam do zrobienia miniatur, czyli do ostatniej części mojej produkcji filmów, jest to oczywiście nic innego jak najlepszy na świecie program do obróbki zdjęć, do grafiki, Adobe Photoshop. Nie ma lepszego programu. Ktoś może mówić, że nie wiem, Paint.net, czy GIMP, czy coś jeszcze innego, czy Corel, nie wiem, czy w Corelu można miniatury robić. Ale zawsze używałem tego, zawsze tego będę używał, to jest najlepsze rzecz na świecie, nie ma lepszego programu. Także tak, panie i panowie, tak to wygląda, tak wygląda mój backstage cały. Ostatnio w ogóle ludzie strasznie polubili moje lustro. Nie mam pojęcia czemu. Tu, jak widzicie, teraz w tle działa Adobe Audition, nagrywa mi ten mikrofon tutaj. Także jest wszystko w porządku. Mam tutaj podgląd na wszystko, czym się wszystko nagrywa. Czy dźwięk działa, czy jest nagranie z... czy Action mi nagrywa w ogóle grę. Czy pik się zapisuje i tak dalej, i tak dalej. Także często w filmach, na przykład w grach, możecie zobaczyć, że ja patrzę do góry właśnie w ten sposób, bo na live'ach, bo podgląd zajawa też tutaj mam. Możecie właśnie zobaczyć, że tutaj właśnie sobie patrzę na to wszystko. Ale tak, to jest moje podziękowanie za 100 subskrypcji. Tajniki, krótko mówiąc, tego, jak ja tutaj wszystko robię. Jeszcze was za chwilę wezmę tutaj. Proszę bardzo. Tak to wygląda. I to jest miniatura.
Nic szczególnego. Naprawdę nic szczególnego. Nie potrzebujecie nie wiadomo czego, żeby być youtuberem. Teraz może mnie źle słuchać, bo mówię w drugą stronę. A nie tutaj. Ale no, tak to wygląda. Jeżeli chcecie, moi drodzy, poradnik jak nagrywać tak od podszewki, żeby wszystkie programy opisać i tak dalej, jak to wygląda, dajcie mi znać. Ja to na pewno zaaranżuję, bo to jest zawsze fajna sprawa, trochę coś zrobić, żeby ludzie wiedzieli od czego zacząć i w ogóle jak to wszystko działa. Także cóż, dajcie mi znać, a na razie cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć, pa i zapraszam na kolejne odcinki na tym kanale, trzymajcie się, pa, pa.